No jest. Okej. Okay. Czaterka Philips Soniker jest dla mnie najlepsza, bo jej soniczna moc wytwarza... Gdzieś tutaj na... Milka Secret Box, Muffinkę oglądamy. Nową serię właśnie. No i dobra, zaczynamy, bo tutaj właśnie są ten... Gdzieś tutaj na pewno jest świnka. A co ty robisz? Jak to co? Szukam świnki. Tutaj na pewno będzie ta świnka, tak ja ci mówię. W każdej serii była świnka, bo to była najważniejsza dla mnie figurka. Wiesz co, Muffinka, nie liczyłbym na to. Ty i tak nie zdobędziesz wszystkich figurek, a co dopiero świnki, której nie ma. Ty nie do wiarku. Myślisz, że co? Że ja tu jej nie znajdę wszystkich figurek? O, mylisz się, mój drogi. Mogę się z tobą założyć, że uda mi się znaleźć całą kolekcję. Łącznie ze złotą i świnką. O czym? Ale świnki... W sumie nie wiem, czy będzie świnka, a ty werka. Ja też nie wiem. Dobra. Ty mówisz, na pewno ja z tobą łatwa wygrana. W takim razie challenge. Ja kontra ty w tym, kto z nas zdobędzie więcej punktów na otwieraniu Milky Boxów. A ja przy okazji chciałam wam pokazać szybką autoreklamę, czyli najnowsze rzeczy Back to School na naszym sklepie muffinki.pl. Link w opisie. Każda figurka jest po jednym punkcie. Akcesoria po połowie. Powtórka po zero. A złoto mu oraz świnka po trzy. O czym ty mówisz? Tu nie ma żadnej świnki. Przepraszam, widzowie, za niedługo wracam. Dobra. Widzowie, już jestem. Chciałem zrobić ważną rzecz. Dobra. No i zapomniałem, widzowie, że jestem super z nim z Marek. Mówcie mi, Marek, jest ze mną moja siostra Werka. I Weronika Modzipos. No tak. No i pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. No i oglądamy dalej. Nie słuchajcie ich, boksiki. Ja wiem, że wy we mnie wierzycie. No dobra, ja zaczynam, ponieważ jest to mój kanał. A wy, jeśli jesteście ciekawi, co kryje się w tych wielkich secret boxach i chcecie też je zbierać, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Rzeczy na mnie. Ej, no co ty robisz? Nie ma, szybko, dwa boksy otwierasz. Dwa? Dwa, po dwa otwieramy. Dobra. Trzy, cztery. Pierwszy boksik. Tam, da, da, dam. Mo, jest to figurka. Tak jak widzicie, w poprzednim odcinku też tam Mo nie... Ej, wygląda jak to z pierwszej serii. No. Wygląda za dobrze. Coś chyba poszło nie tak przy jej produkcji. Wydaje mi się, że może kolejna taśmowa produkcja będzie lepsza. Czyli dostajesz jeden punkt, ale no przecież zawsze można było krowę trafić. No to jest krowa. Złotą krowę. Mam ją przemalować? No nie, tym razem to nie przejdzie. Mam jeszcze jedną szansę w tym boksiku. Czy to będzie... Powtórka! Akcesoria za pół, to jest... Półtorej punkta dla Muffinki. Koloseum. No nic, półtorej punkta. Jestem zadowolona. Teraz ty. Dobra, teraz pora na moją kolej i ja wybieram dwa boksy, ten i ten i tu. O, 100% złota krowa. Ta złota krowa będzie znaleziona przeze mnie na pierwszym miejscu. 7 cudów świata? O nie, jest 7 figurek. No tak, tak ja ci to powiedziałem, że jest 7... Nie, będzie, będzie. A tu poczekaj, to jest Toys, tak? Tu. O nie. Koloseum. Koloseum? Tak wyglądało koloseum? Tak, to jest koloseum, mój drogi, więc... Widziałaś to? Kto to jest? Czyli może być więcej figurek niż jest tutaj pokazane? Możliwe, że to są najrzadsze, w sensie to są takie podstawowe, a tu są jeszcze inne. Dobra, ale teoria. Co zrobiłem? Otworzyłem czekoladki. Jeszcze je wysypałem na siebie. Nieważne, standard, zawsze tak się dzieje. Dobra, drugi boksik, albo... Jest! Żaba! Znaczy kameleon. Wow! I tak jak wiecie, kameleonik zmienia swój kolor od zimnej wody. Patrzcie, jaki się nagle zielony robi. Ale rozpaczam i zgłaszam reklamację, bo to nie jest żaba. Ale tak, masz półtorej punkta. Czyli mamy remisik! No dobra, teraz bierzemy dwa kolejne. One wszystkie jakieś takie... Gdzie z dołu? Z dołu wzięłam przypadkiem, naprawdę. Nie wiem, jak to się stało. Tak!
Gdybyśmy mieli uszy jak króliki, jakiej muzyki byśmy słuchali? Świnka, proszę. Ale widzowie, czy wy na początku myśleliście, że to będzie żaba zamiast kameleona? Bo ja też na początku myślałem, ale teraz już wiemy, że to kameleon. Świnka, proszę, świnka! Świnka, mufinka, świnka, mufinka, świnka, mufinka! No dobra. Ła, tego się nie miałam! To jest chyba piramida! Tak się nie da. No, tutaj są dwie figurki, których nie było tu, czyli jest szansa na moją świnkę! A paczki, tak nie wiem, czy ty wiesz, ale ja właśnie trafiłam złotą! Złota! Widzowie, my tego nie nagrywamy, bo nigdzie nie możemy znaleźć tych nowych Milka Secret Boxów, prawda, Werka? Tak. O, tam więc przygotowaliśmy dla was właśnie, znaczy właśnie dlatego oglądamy mufinkę. To jest w piramidzie i to jest jako złoty faraon. I w ogóle patrzcie, tu jest złota krowa nad tym. On, a z tej strony jest jako mumia. Co? Co? Jakaś zielona mu? What the hell? A patrz, a normalna mu jest tutaj uwięziona! Ej, fajne, to są fajne takie. Czyli to są trzy figurki? Tu jest jeszcze zombie? Nie, no chyba nie. Patrz, i to jest wieża. To chyba mi się bardziej podoba niż koloseum. Może tutaj coś będzie? Bo mam póki co połowę punkta w tej rundzie, czyli mam dwa. Teraz idziemy po kolejny punkcik. Oza nie miałam w tym odcinku, więc mamy tutaj gotowego oza, który jest za jeden punkcik, więc mam trzy punkty. Ktoś oszukiwał im raz spod spodu, więc ja biorę dwa spod spodu, żeby nie było. I patrzcie na to, widzowie, tu jest coś naprawdę ciekawego, czyli na pewno to będzie moja złota mo... Okej, jest to raz. Raza jeszcze nie miałeś. Raza nie miałem, więc raz jest za jeden punkt, czyli w tym momencie tak naprawdę jak nie trafię powtórki, to wygrywam z mufinką albo remisuję. Tak wygląda odpakowany raz. A tak wygląda nieodpakowany Milki Secret Box, w którym jest złota krowa! Naprawdę jest nim złota krowa! Co jest to? Ja myślałam, że to jest piramida! Informacje dla was, widzowie. Oni mają złotą krowę! Widzowie, ta seria dopiero się pojawiła, a tu już ktoś ma złotą krowę, no serio. Właśnie, kochani, bardzo was lubię i nie możecie tego odcinka usunąć. Werka czasami gada takie rzeczy, ale pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcji i... dzwoneczku! Tak! Słuchajcie, ta złota mo, która się trafiła Kilkowi, jest bardzo ciężka. Zobaczcie, jak ona ślicznie wygląda, bardzo ładnie się błyszczy. Nie no, ja jestem nią zachwycona i bardzo jest ładna. Tak jak srebrna, bardzo mi się podoba. Nie no, Kitek, sztos! O nie! Ty właśnie zdobyłeś 3 punkty? Cztery, tak, w sumie. 4 punkty, więc wygrywam na 100% tą konkurencję. No cóż, widzowie, jestem najlepszy, a mufinka jest też. Też biorę spod spodu, nie ma. Ty wziąłeś, to ja też zdobędę tutaj złotą mo. Jak ty to trafiłeś? Przecież to zawsze było później dawane, dopiero to jest niemożliwe, Kitek! Dobra, widzowie, no cóż, trzeba pogratulować Kitkowi, ale to nie zmienia faktu, że ja też mogę mieć szansę na jakąś rzadką figurkę! Świnkę! No. Żartuję sobie, chyba sobie jaja robisz ze mnie. Czy to jest złota mo? Tak. Czyli ty nie jesteś wyjątkowa? Ona nie jest rzadką figurką, widzowie! Jak to? No dobra, ale... What? Jak ona nie jest rzadką figurką? Zazwyczaj to... Jak były dwie mu, to ta druga mu była rzadka, co nie, widzowie? Prawda, Werka, że tak było zawsze? Tak, i właśnie mamy swoją babcię i jesteśmy u swojej babci w domu. Tak. Ale dobra, my w ogóle... A rodzice poszli do sklepu i kropa, papa! Werka czasami gada takie rzeczy. Ale dobra, widzowie, oglądamy dalej. Bardzo jest fajna, bardzo jest ciężka, więc po tym możecie zgadnąć, bo jesteś ten rzadką figurką. Box był cięższy niż ten drugi, więc tu nie będzie drugiej, bo jest lżejszy. Teraz już wiem, czy ona tam będzie. Znaczy, że właśnie tam nie będzie. Czekaj, czyli wyprzedziłam cię? Nie wyprzedziłaś, bo jeszcze nie otwierałem swoich. A, no tak. tego nie miałam. Co to jest? Tego nie było, na rozumie. To jest żaba. Nie, to było na obrazku. Widzowie, to jest tak troszeczkę słabo pokrojone, więc lepiej to wyciąć niż rywać na siłę. Ale to chyba gra w te takie skaczące żabki, więc czym więcej zdobędzie
znajdziemy tego Fredo, bo to jest Fredo. Ej, to w sumie lepiej, no bo każdy możemy wtedy grać drużynowo i będziemy mieć więcej żabek. Wiesz, co to oznacza? Że jest Fredo. Że Freda już nie będzie inaczej. To jest po prostu zamiennik Freda. No ale przecież Fredo ma kameleona teraz. Ale? Ale kameleon to jest tak naprawdę świnia! Kameleon i ta złota są moimi ulubionymi figurkami na ten moment. Co wybierasz? Dobra, widzowie, pod spodem są same złote krowy, więc ja biorę kolejne dwie. Nie, zabieraj mi moich punktów. W ogóle nie wiem, jak to się, widzowie, stało, że w jednym opakowaniu są dwie złote krowy. Trzy punkty za złoto, bo myślałam... No ja też nie wiem, Werka, ty? A jaką on ma minę? Nie wiem, ale Werka, ja też nie wiem, jak to się stało, że były dwie krowy w złotym opakowaniu. Ty też nie wiesz? Ja też nie wiem. Nie, widzowie, wiecie, że my mamy my nie mamy diamentową muzy poprzedniej serii. Ale oglądamy dalej. Jeśli już widzieliście tą serię, to dajcie nam znać w komentarzu. Nikt nas nie zdobędzie jej. Ja szczerze miałem nadzieję, że... A ja zaserduszkuję wasz komentarz. Nikt jej nie trafi, bo ona za dużo... I napiszcie też, w jakim sklepie znaleźliście. Kto wdaje? O nie! I to jest... Czy to jest moja powtórka? Twoja powtórka! Zero! O nie! Czyli... Na boczek! Dobra, więc to nas może uratować. Ej, ale powtórka złotej krowy się liczy jako powtórka? Tak. Żartujesz? No nie. Czyli nie mogę trafić drugiej... A ja chciałem złotą krowę drugą! Oczko. Oczka nie mieliśmy. No i widzowie, przegrywam. Właśnie w tym momencie przegrywam. Ja 6,5 i dajemy dalej. No dobra, wziąłeś spod spodu, to ja też wezmę. Nie, nie, nie bierz, tam już nie ma nic. No już prawie nie ma nic, bo prawie wziąłam. Tu wydaje mi się, że one ważą tyle samo. I żeby to nie było to samo w tym samym. Złote krowy. Czyli się wydaje, czy tylko ja nie umiem otwierać tego. Wcześniej mi lepiej szło. No nic lepiej nie szło w otwieraniu boksów. Matko, myślałam, że jest pusty, bo tak wyjąłam też piramidę. Powtóreczka. Nie. Powtórunia. To będzie to samo? No nie, może wymienię. Nie, nie, nie ma już wymiany. Wybrałaś to, to cierp teraz. No nie, a już byłam tak blisko wygranej. Żaba. No nie. To też zero punktów. Ale mam czekoladę. Czyli w tym momencie musimy zdobyć tylko pół punkta, żeby zremisować, a punkt, żeby wygrywać, więc to jest naprawdę banalne. Tylko nie złota krowa. Pierwszy raz nie chcę trafić złotej krowy. To jest dziwne. Kolczyki sobie z nich zrobię. Okej, czy ja miałem to? To jest koloseum. Miałeś. Miałem, widzowie, zero punktów. No nie, teraz jakaś... Dalej. Figureczka, proszę, figureczka. Proszę, świnia, niech to będzie. Albo te najnowsze. Moja świnia. Albo jakaś taka dziwna krowa, taka... Diamentowa, mo! Chyba sobie jaja ze mnie robicie! Koloseum. Nienawidzę koloseum. Kitek. Nienawidzę! I nigdy tam nie byłeś. Ja byłam, dlatego uważam, że koloseum jest bardzo fajne. Bardzo majestatyczne. Czekaj, jakie w ogóle zostały? Tak powiem ci, słabo trochę chyba. To przestań, dwie krowy trafiłaś w jednym boksie. Dobra, nie, to jeszcze jest za lekkie na krowę, ale idealne na figurkę, na przykład naszej świnki. Albo kolejny Fredo do kolekcji. Tak jest. Ja mówiłam, że fajnie są te Fredo, no bo wiecie... Czekajcie, widzowie. Okej. Możecie tak jak kiedyś się w pchełki grało, więc czym więcej, tym lepiej, ale nie w tym odcinku! No dobra, jeszcze mam jedną szansę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ja sama zrobiłam moje własne Wielkie Secret Boxy, czy jak wy możecie sami zrobić swoją serię z syrenią, to koniecznie sobie zobaczcie filmik w proponowanych. A my przechodzimy do... Widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy oceniali ten filmik, to dajcie... Do papapkę! Dajcie znać w komentarzu. Do papapkę! Przepraszam za Werkę. O, nie miałam tego! To jest jakby takie greckie, czyli padi z wieńcem laurowym? Coś takiego? On jest Cezarem! I tak myślałam, że to aksolot. Cio. Wygrywasz o punkt. Wygrywam. Wystarczy, że trafimy jakąś figurkę, której jeszcze ja nie trafiłem. Czy to jest to, co ja myślę? Czy tu jest nasz... Raz, powtórka! Trzeci zero. Raz, trzeci raz. Zero punktów! Trzeci raz, raz. Czy to nie jest na odejmowanie? Fika, to też sama byś miała za żaby chyba z minus 70. Teraz proszę, figurka, niech to będzie zwykła krów. 51 lat, a Marek też, a Marek ma 9. Dobra. Zwykła krówka. Przepraszam. To jest, czy to był właśnie przed chwilą małpka po raz kolejny? Znowu? Tak, ale nie mówisz. Może masz poza? Dwa ostatnie moje! Znaczy kilka są tamte. A ja przechodzę do tego, bo tutaj jest figurka, na serio. Powinniśmy sobie kupić Kitek wagę kuchenną, to od razu bym wiedziała, gdzie jest co. Chociaż nie, bo byś oszukiwał. Raz, ale ja jeszcze raz nie miałaś? Miałaś raza, na pewno! Nie. Jak nie miałaś raza, Kinka? Jest! Dobra, nic, źle prowadzimy już o kolejny punkcik, widzowie, no dobra. Patrz, ale trafiliśmy tylko dwie złote krowy. I tego też nie mam w tym odcinku. 2,5 punkta. Ja już nie mogę wygrać. Ja nadal nie wiem, co to jest, widzowie, koniecznie piszcie w komentarzach, jak myślicie, co to takiego może być, a...
Ja myślę, że to jest takie na kredkę. Ty też tak myślisz, Wyrka? Ja też tak myślę, ale patrz, jak ma mufinka twarz. No dobra. Właśnie skopałam ci pupcie! O, patrz, Kitek, to twój boksik. Tutaj na ciebie czeka. Dwa i pół punkta. Jest to niemożliwe do trafienia, ponieważ musiałbym trafić świni, której tutaj nie ma. Więc chociaż postarajmy się i trafmy jakąś figurkę, której nigdy nie mieliśmy. Więc na przykład tygryska. Tygrysek powinien być za dwa punkty, bo jest bardzo słodziaśny. Ale jak trafię krowę, to też się liczy, tak? No bo ja nie mogę już Dobra. Ale ja żaby, nie miałeś żaby. Wiem, żaby nie miałem. Więc potrzebuję dwóch punktów. Co jest za dwa punkty? Nic, ponieważ ty koniec. Świnka, albo która jakaś figurka, której tam nie ma. Jaka? Ta z tych takich rzadkich. Na Koloseum. A no ale tygrysek też powinien być za dwa punkty, bo jest słodki, tak jak powiedziałem. Chociaż ta krowa na końcu. Dziękuję ci, Os. Teraz to już możesz sobie iść na drzewo. Niestety przegrywam. A ja wygrywam. Koniecznie napiszcie, która z tych wszystkich figurek wam podoba się najbardziej. No, jako wygrana właśnie mogę sobie coś zażyczyć. Chcę więcej boksów. Widzowie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my się z wami żegnamy.